tu nic nie ma. Zamykaj. I przeskakuj. Udało mi się ją strollować. Szybko się chowaj! Oh my god, w ostatniej sekundzie udało mi się schować. No siemanku, żydwanko, z tej strony Dominik and welcome back to Granny! Dokładnie moi drodzy, zagramy sobie dzisiaj w świąteczną Granny. Tylko nie wiem dlaczego nazywa się to Baldi's Granny Chapter 2. W każdym bądź razie, może będzie miała koszulkę Baldiego ubraną, może dziadek będzie wyglądał jak Baldi, może ona wygląda jak Baldi, nie wiem. W każdym bądź razie, moi drodzy, wczoraj graliśmy sobie w chapter 3, dzisiaj przyszła pora na chapter 2. Jeżeli jutro też tak świątecznie będziecie chcieli Granny chapter 1 świąteczny, zostawcie koniecznie 3 łapki w górę. Ja tutaj zakładam już okulary. Lecimy z bebe! Dobra, ja klikam play, ja już tutaj słyszę tą żołnierską muzykę i tutaj lecimy. Okej, medium, cyk, proszę bardzo. Powinno być wszystko spoko, ale teraz, moi drodzy, lecimy, okej, patrzcie. Bo Granny tutaj za chwileczkę przyjdzie i ona nas znowu... Nie ma tutaj żadnej cutscenki? Nie ma żadnego intro w tej gierce? Patrzcie, budzimy się. Merry Christmas! Ja wiem, że my się w Granny Chapter 2 budzimy w piwnicy, z tego co pamiętam. Dobra, ja sobie tutaj podjaśnię. No i jesteśmy, zobaczcie. Merry Christmas and Happy New Year. Dobra, siema. Ja słyszę, jak gdzieś tutaj Grenula chodzi. Ja może sobie od razu zejdę na dół, ponieważ z tego co pamiętam, tutaj możemy znaleźć crowbar. A crowbar będzie mega potrzebny. Karolina z mackami wygląda dosyć normalnie. Natomiast nasza łódka ma tutaj, jak sami widzicie, owrapowane choinkowate rzeczy. Dobra, co my tutaj potrzebowaliśmy? Tutaj potrzebujemy padlock key. No dobrze, no moi drodzy, ciśniemy teraz na górę. Ja słyszę tam dzwon bije, to oznacza, że obudził się najprawdopodobniej dziadek. W każdym razie tutaj mamy żelazną damę. Żelazna dama na razie nam nie jest potrzebna. Tutaj nie ma żadnych przedmiotów, jak sami widzicie, ustrojone nawet w piwnicy. Ciastek wszędzie jest, u Granny wszystko jest fajnie, pięknie, bardzo fajnie, dobra. Tutaj w ogóle zostało... O nie! On mnie widzi. Czekaj, zamknij to. O nie! Dobra, on mnie chyba jednak nie widzi. I'm hungry. Oh my god. Bo na chwilę tutaj też Granny może przyjść. Ja tutaj w ogóle... O nie! Uciekaj. Uciekaj stąd. Door lock. Weźmy może tu szybko. Dobra, co my tutaj mamy ciekawego? Tu nic nie ma. A co tu jest? Tutaj też niczego nie ma. No dobra. Więc ja sobie wydropię po prostu ten door lock. Najgorsze jest to. O my god, pierdłem! Ej, ona jest super szybka. Ja nie wiem, co jest grane. Ale ona jest super, hiper, turbo szybka. Dobra, zamknęliśmy przed nią drzwi i schowaliśmy się tutaj i ona w sumie nie wie, gdzie my jesteśmy. Ona za chwileczkę sobie odejdzie i zrobi takie... Nie wiem, czy... Dobra, poszła sobie. Na spokojnie, co my tu jeszcze możemy zrobić? Granny ogląda chyba kamery, znaczy Grandpa. Grandpa z tego... Wiedziałem! Wiedziałem! Co my tu mamy? Tutaj nic nie ma. Ty, ale oni są chyba super, super, hiper, turbo, mega szybcy. Dlaczego to tak jest? To ja nie wiem. Pa, zamkniemy tu drzwi. Ja się znowu muszę tutaj schować pod łóżko. Mając nadzieję, że jak on tutaj otworzy, to za chwileczkę mnie nie zobaczy. On jednak nie wie, że ja tu jestem. Widzicie? On jednak coś tutaj podejrzewa, że ja tutaj szedłem, ale może sobie pomyślał, że a, jednak... To chyba jednak nie był on. I odszedł teraz. Dobra, zamykamy tutaj drzwi. Teraz tak, tutaj niczego nie ma. Co my tu mamy? Tutaj mamy handwheel. Handwheel się przyda... Gdzie się handwheel przydawał? Ja już nie pamiętam. Ty, ale to jest w ogóle jakaś super, hiper, turbo stara wersja, bo tutaj nie ma przejścia, jak sami widzicie. Ale możemy zrobić tak, że ja sobie zeskoczę tu na dół. Ty, nie ma wyjścia! Ej, co jest? Ej, nie ma wyjścia! To jest mega jakaś super, hiper, turbo stara gier... Oh my god! There you are. There you are. On jest tak samo szybki jak i ja! O nie! Dziadek, zostaw mnie. On... Granny... O... O jak oni mnie wszyscy gonią, nie? To jest mega, super, hiper, turbo, stara gierka. Wiecie dlaczego? Ponieważ tutaj nie ma Nikodema. Nie ma też przejścia do góry. Dobra, mamy door lock. Tutaj bym ewentualnie mógł sobie wejść, wziąć shotguna. O my god, pierdłem. O my god, pierdłem.
O my god, pierdłem. Dobra, uciekamy stąd. To jest bardzo stara wersja. Dobra, zrzuciliśmy coś tam. Ja sobie przejdę tu szybko. No jesteśmy. Dobra, oni mnie teraz nie zauważą. Ale nie ma tutaj żadnych przedmiotów? To co to? Nie, no jest. Spark plug. Do czego znowuż ten spark plug był potrzebny? Ja już naprawdę... A do tego. Jak to się mówi? Do motorówki. Do motor... Pierdłem znowu. Tu nic nie ma. Zamykaj. I przeskakuj. Dobra, udało mi się ją strollować. Szybko się chowaj! Oh my god, w ostatniej sekundzie udało mi się schować. Granny, muszę ci powiedzieć, że Wigilia u ciebie jest spoko. Gdzie mam ten przedmiot? Mam ten przedmiot, dobra. Tylko najgorsze jest to, że spójrzcie, no my... Tutaj też coś jest, nie, tutaj niczego... A, możemy tędy sobie zejść na dół. No dobra. Możemy tutaj otworzyć. Cyk. Tu się otworzy. Ty, bo wydaje mi się, że ona przyjdzie teraz z prawej strony. O nie, idzie tutaj. Idzie tu, ja sobie wejdę tędy. I need a weapon key. O, nie zauważyła mnie! O, jednak mnie widzi! Jednak mnie widzi, zobaczcie w ogóle jaki ona ma wielki pas Mikołaja. To jest aż niemożliwe. Tutaj potrzebujemy weapon key. Ale weapon key nie potrafię znaleźć. No nie wiem na razie gdzie jest. Nie wiemy też gdzie dziadzio jest. O my god! Jakim cudem ona mnie zauważyła? No przecież ona szła tyłem, a ja sobie po prostu tak... I rzuciła jeszcze na mnie pułapkę. No co za obesrołek, no. Dzień drugi. Ja jestem w ogóle ciekaw, czy uda nam się to przejść. Jeżeli tego się nie uda przejść tak jak Granny 3, no to trudno. Jutro może sobie zagramy w Granny 1, jeżeli będziecie chcieli. A dzisiaj, moi drodzy, ciśniemy z Granny Chapter 2. Okej, wejdźcie koniecznie na Juniorski 2.0, tam macie więcej gier takich jak ta. Dobra, czekaj, ja sobie wezmę to, handwheel. Czy handwheel był tu potrzebny? Ja, tu, dobra. Odkręcamy. Wydaje mi się, że dziadzio jest na dole. Ale nie jestem w 100% pewien. Czekajcie, bo oni znowu biegną jacyś podnieceni. Nie wiemy w sumie o co chodzi. Ale Granny powinna teraz tutaj przyjść. Dobra, czekaj, idzie Granny. Czy dziadek też słyszy z żelazną damę? Dobra, wychodzimy stąd. Za chwileczkę będzie. There you are! Stun gun. Oh my god, nareszcie mam jakiś fajny przedmiot. Patrz to, ona tu będzie, pa. Dobra, dostała raz. Stun gun ammo. O nie! Na minutkę. Nie ma. Czekaj, czekaj, bo on biegnie podniecony. Cyk go! Bierz stun guna. I czekajcie, bo ich nie ma na minutę, więc ja mogę szybko ogarnąć temat. Co my tutaj w ogóle, gdzie co mamy? Co to jest? Padlock key. Padlock na dół? Wydaje mi się, że na dół. Czekaj, co tu jeszcze mamy? Tu niczego nie ma. Na dół. Padlock jest na dół potrzebny. Dropnij to, szybko, szybko i lecimy. Lecimy na górę, ponieważ u góry możemy znaleźć też jakieś ciekawe przedmioty. Możemy za chwileczkę stąd uciec i to będzie mega, super, hiper, turbo, szybka gierka. Tu niczego niestety nie ma. Tu też nie ma, tu coś jest, nie, tutaj niczego nie ma. Tutaj możemy puścić sobie radio, którego na razie... O, mamy gasoline can. Granny's house, tere. Tu nic nie ma nigdzie. Ale czekajcie, ja mu mogłem wziąć przecież ten... Ja zapomniałem, że my mogliśmy wziąć sobie ten security key. A tu coś jest? Tu niczego nie ma. A tutaj coś będzie? Tu jeszcze nie otwierałem. A nie, tu już było otwarte. Tu jest dziadzio. I jeszcze babcia. Babcia, co ty robisz dziadkowi? Dobra. I teraz robimy tak, że ja patrzcie. Dziadzio, daj mi klucz. Jak ja mam ten klucz wziąć? No przewróć się jakoś, no bo babcia go popchnę. Dobra, mamy, czekaj, security key, dobra, lecimy, otworzymy sobie już tutaj, moi drodzy, security key. I lecimy, będzie bardzo fajnie, pięknie. Czy tutaj coś było? Wydaje mi się, że nie. Ja szybko sobie tutaj otwieram security, coś tam. To tutaj wydropimy i co my tu mamy? Nic. Co my tutaj mamy? No naprawdę tu nic, dobra, mamy. Mamy bow steering wheel, więc moi drodzy, możemy już na spokojnie uciec sobie, używając motorówki, bo już praktycznie wszystkie przedmioty mamy. Tylko czy my nam się uda to przejść? Kilka sekund. Bo tak naprawdę oni się za chwileczkę zrespawnią. Więc wydaje mi się, że najlepszą opcją byłoby, patrzcie, zostawić ten przedmiot tu. Następnie mamy tutaj padlock key, więc ja go szybko sobie tutaj wydropię. Następnie bierzemy gasoline. Czy to jest na pewno, czy ja na pewno gram na hardzie? Bo wydaje mi się, że to tak jakby było na hardzie. Nie no, wydaje mi się, że my gramy sobie, wiecie co? My gramy sobie na normalu, tak mi się wydaje. Dropnij to tu i lecimy szybko po stun gun. Ponieważ stun gun to jest przedmiot, który nam pomoże przetrwać. Pa. Cyk.
Stungan. Dobra, mamy Stungana. I idzie babcia. I dziadzio za chwileczkę też tutaj gdzieś powinien przyjść. Tylko musimy zrzucić ten przedmiot, bo on słyszy tylko i wyłącznie tą, jak to się mówi, tą wazę. O, idzie! There you are. Strzelamy w niego. Tutaj bierzemy, dropniemy to i ja lecę szybko, moi drodzy. To jest taki speedrun. Tutaj mamy spark plug. A co tutaj wisi w powietrzu? Tutaj wisi w powietrzu pułapka. Nie wiem dlaczego. Może przez to, że ja po prostu w nią wszedłem? A może później wyszedłem? Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. W każdym razie najgorsze jest to, że dziadek się może zrespawnić gdzieś na dole. Ale ja lecę szybko tutaj. My moglibyśmy schować ich jeszcze do żelaznej damy, ale zrobimy tak, że ja sobie tutaj sadzę spark plug, czyli bezpiecznik. Tutaj chyba niczego nie ma. Moi drodzy, zostały nam jeszcze tylko 3 przedmioty. Nie! Boat steering mule mamy już? Mamy! Dobra, więc ja biorę tak. Gasoline can, damy tutaj. Cyk, proszę bardzo, boat steering wheel. Następnie lecimy. Zbieramy gasoline can. O, co się stało? O, co się stanęło się? Dlaczego tak się tutaj montażysta może zrobić slow-mo. Takie fajne, śmieszne. Ja w ogóle mam nadzieję, że ten gasoline can, on mi się odbugował i on po prostu gdzieś tam na dole teraz się pojawił. Bo tak jest w tej gierce, że jak ci się zbuguje ta gierka, jak ty... Tu ktoś jest. Nie ma. Dobra, nie ma tutaj nikogo. Jak ty coś wydropisz do wody, to to ci się później... No ale co jest grane? O! Gasoline can jest tu. Nie wiem, co się dzieje. Dlaczego nie możemy tutaj kucnąć? Ale to było mega dziwne. Padlock key, dawaj. A jeszcze potrzebujemy boat key! Oh my god. Już słyszę, jak biegnie! Uff, czy oni wiedzą, że ja tutaj jestem? Miejmy nadzieję, że nie wiedzą. Ale ja jeszcze potrzebuję boat key. Gdzie jest boat key? No ja potrzebuję jeszcze kluczyk, żeby motorówkę odpalić. Ja sobie tutaj jeszcze chwileczkę poczekam, żeby oni na pewno stąd poszli, bo ona tutaj jeszcze najprawdopodobniej zrzuci pułapkę. Ja muszę przejść tutaj, obok ściany jest gasoline can i następnie potrzebujemy jeszcze... Dobra, poszli sobie. I następnie potrzebujemy jeszcze boat key. Ale gdzie jest ten boat key? To ja nie mam zielonego pojęcia, ja całkowicie o tym zapomniałem. Dobra, wiecie co, ja zejdę sobie tutaj na dół. Przejdziemy tu, cyk, i czy tutaj coś gdzieś będzie? Może jest tutaj gdzieś, leży? No nie wiem. W każdym razie, zobaczcie w ogóle, jak to fajnie wygląda. W prawym dolnym rogu mamy takiego... Mikołaja. No, odbywaliśmy Mikołaja. Dobra, i teraz tak, cyk, pyk. No ja muszę stąd uciec, ale patrzcie. No bo tutaj... Engine start. I need a boat key. No ja wiedziałem, że tak będzie. Gdzie jest ten boat key? Mamy już zatankowaną motorówkę, mamy już steering wheel, mamy otwarte... Potrzebujemy jeszcze tylko i wyłącznie boat key, który nie mam żadnego pojęcia, gdzie jest. Tu jest pułapka, muszę na nią uważać. My sobie przejdziemy tu, ja gdzieś tutaj zostawiłem Stungan. Tu jest Stungan. Dobra, mamy. Mamy Stungan. Ja jeszcze tutaj pierdłem. Ale gdzie są te przedmioty? To ja nie mam żadnego pojęcia. A nie da crowbar! No to mi daj ten crowbar! Jego tutaj nigdzie nie ma, tego crowbara. Widzicie? Chyba, że on się gdzieś świeci, gdzieś... OH MY GOD! Wydaje mi się, że on się gdzieś tam do mnie uśmiechał, ten crowbar, może u góry, chociaż nie jestem pewien. Oh my god! O nie! Uciekamy, uciekamy, szybko, szybko, szybko i lecimy na górę. Oh my god! On zawsze szedł tam, przy pianinie, a teraz... Teraz nie wiem, co się stało! Day 5, the last day! Grenulka gdzieś jest. Oh my god, tylko jeszcze nie wiem gdzie, dobra, już ją zauważyłem. Ukrywamy się szybko tu, mając nadzieję, że ona nie wie, że ja tutaj jestem. Dobra, nie zauważyła mnie. Chyba. Tak mi się wydaje. Do you want to play hide and seek? Niech ona pójdzie w lewo, proszę. Dobra, poszła w prawo. Znaczy w lewo. Nie ma nigdzie już nic! Oni zapomnieli pododawać przedmioty! No nie, no... Ale z racji tego, iż wczoraj nam się fajnie udało przejść Granny Chapter 3, dzisiaj nie przeszliśmy Granny Chapter 2, ponieważ no, nie mamy przedmiotów, nie było crowbara. Jakby był crowbar, to byśmy ewentualnie jeszcze mogli coś znaleźć. Natomiast teraz sami widzicie, że Granny i Grandpa nas złapali. Granny mówi tak, zamknij go i zamknij mnie w żelaznej damie.
dobra, moi drodzy, jak zwykle macie tutaj listę wspierających. Dziękuję, jesteście po prostu mega, pozdrawiam. Jeżeli chcecie więcej Granny, zostawcie koniecznie 3 łapki w górę i widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że spędzacie te święta z rodzinką, że jest wszystko w porządku. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, jakie dostaliście prezenty. Czy fajne prezenty, czy też nie. Czy będziecie musieli odsyłać, nie wiem. Dajcie znać. Na razie, dzięki, cześć! Juuu.